do niedawna związany z Platformą, no może nie tak nie do niedawna, ale jakiś jeszcze czas temu, pojawia się nagle, może nie bezpośrednio na listach PiS-u, ale Polski Razem. Jak to się do tego doszło? Jak do tego doszło? Będąc w strukturach Platformy Obywatelskiej, minęło to już 2 lata, zawiodłem się na Platformie, bo założenia Platformy początkowo były, które mi się podobały, idealne. Zaczęło to się wszystko psuć. Nie podobało to się społeczeństwu. Wiele głosów dochodziło o różnych po prostu nieprawidłowościach, co mi się też nie podobało. Były to zgrzyty między prezydentem a mną i postanowiłem opuścić klub Platformy Obywatelskiej, naszą kochaną partię, i pozostałem z boku. To już wiemy. Natomiast w międzyczasie rozmawiałem z panem, nie był pan pewny, czy jeszcze politycznie będzie dalej się udzielał, no ale tu widzimy jednak tak. No może wynikiem tego wszystkiego, może skutkiem tego wszystkiego pojawiła się pani Iwona Michałek, która no, wywarła na nas bardzo dobre wrażenie, bardzo merytoryczna kobieta. Optymizm widzę w panu za... Oczywiście. I to powstało w nas takie wielkie zaangażowanie, dodało takiego wiatru w żagle, gdzie zaczęliśmy pracować. I pani Iwona Michałek ma taki dar może przekonywania, gdzie no, spotkała nas wielka satysfakcja, że taką kobietę na naszej drodze tu do tych struktur tej partii spotkaliśmy. Zaangażowaliśmy się wspólnie z przewodniczącym, już dzisiaj można mówić, Pawłem Witkowskim. No i obiecaliśmy pani Iwonie Michałek, że to jest kwestia krótkiego czasu. Będą ludzie odpowiedni, będą ludzie, którzy się zaangażują w tą pracę, stworzymy wielkie struktury. Nie minęło kilka dni, tak jak tu zostało to potwierdzone, powstały piękne, duże struktury. Mamy około 20 osób, a codziennie odzywają się różni ludzie z różnych opcji i przygarniemy wszystkich. Jeżeli ci ludzie chcą zmiany, chcą lepszego jutra, chcą lepszego Grudziądza, lepszego bytu w Grudziądzu, wszystkich przyjmiemy z otwartymi rękoma. No tak, bo panu jako byłemu, powiedzmy tutaj, lokalnemu działaczowi Platformy, no miał małe szanse pan, choć chyba z tego co słyszałem, próbował pan do Prawa i Sprawiedliwości się trochę zbliżyć. Chociaż z góry zakładam, że szans by nie było, żeby się dostać. Natomiast jakby taką boczną ścieżką trochę pan tutaj do tej partii może niekoniecznie przystał, ale no Polska Razem, Zjednoczona Prawica, no taki większy konglomerat można powiedzieć. Tak jak wcześniej tu właśnie na konferencji oświadczył Paweł Witkowski, że trwały długie procedury tego, nie? No i pojawiła się, tak jak wcześniej wspomniałem, pani Iwona Michałek, gdzie to po prostu rzuciło się od razu w taki wir wody, gdzie pociągnęło to nas wszystkich do skutku. Czyli polityka pana znowu, że tak powiem, tutaj interesuje, bo już tak. Chciał pan podjąć taką emeryturę polityczną. Tak, ale to zmotywowało właśnie przez tą panią, zmotywowało nas do zaangażowania się w pracę i będziemy się angażować, żeby na rzecz wygrania tych wyborów. Będziemy wspierać, aktywnie uczestniczyć w tej całej pracy i myślę, że nam się uda, bo pani Iwona pokazała tu wielkie zaangażowanie, wielką taką charyzmę pracy, nie z jej uśmiechem, takim przekazem medialnym do ludzi. Myślę, że to będzie dobry odbiór, a na pewno damy radę. Nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem. No pan jako powiedzmy tutaj, no, wy nie startujecie z list, tylko tutaj bezpośrednio pani Iwona i Michałek, natomiast rozumiem, że widzicie w tym jakby taką przystań, która ma was poprowadzić dalej, no bo wy macie trochę pretensji do Westmasta, prawda? Wy idziecie bardziej z takim, bardziej was interesuje ten Grudziądz, właśnie Grudziądz, dokładnie. Tak, musimy się skupić na polityce lokalnej. Nie interesuje nas po prostu, wiadomo, że chcielibyśmy, żeby nasz kraj wyglądał pięknie, ładnie, był bogaty, zadbany, ale skupiajmy się na polityce lokalnej. Od polityk krajowych są inni ludzie, prawda, którzy siedzą wyżej, a my powinniśmy działać, żeby działo się w naszym mieście dobrze, nie? I też tu zaangażowanie. Nie chcemy o to dbać, żeby pani poseł w przyszłości była zaangażowana w tę pracę. Jak złożyła oświadczenie pisemne, tak jak to przedstawiła, to mamy pewność, że to zaangażowanie w tym mieście będzie widoczne. Oczywiście przy naszej współpracy, bo wiadomo, że w pojedynkę się nie da nic zrobić. Mamy tu swoje ze swojej strony doświadczenie, gdzie też damy wielkie zaangażowanie, większą pracę, większe, znaczy zmotywujemy swoje siły, żeby wspomóc te miasta. Miasto jest bardzo zaniedbane i to, co widać obecnie prowadzone przez Platformę Obywatelską, to grozi do upadku, do bankructwa. Weźmy na myśl, mam tu szpital i zadłużenie naszego miasta. Grozi katastrofa finansowa. Nie tylko miastu, ale i szpitalowi. To jest koniec.